Witamy Państwa na koncercie zatytułowanym Małachowiacy muzycznie dla Płocka, przygotowanym z okazji 840-lecia istnienia Liceum Ogólnokształcącego imienia Marszałka Stanisława Małachowskiego. Za chwilę, przy pomocy obrazu i dźwięku, przeprowadzimy Państwa przez kolejne epoki istnienia naszego liceum. Za pośrednictwem wyświetlanej animacji postaramy się przybliżyć Państwu historię szkoły, począwszy od jej założenia w XII wieku przy kolegiacie Świętego Michała, poprzez najważniejsze wydarzenia z życia szkoły w kolejnych stuleciach. Codzienność nauczycieli i uczniów w najważniejszych momentach polskiej historii. Nauka pod zaborami, udział w powstaniach narodowych i wojnach światowych, aż po teraźniejszość. Zobaczą Państwo wydarzenia pozytywnie zmieniające historię szkoły i miasta, jak i te tragiczne, które odcisnęły piętno na Małachowiakach. Mimo trudnych, bolesnych kart swej historii, nasze liceum funkcjonuje nieprzerwanie do dziś. Dzisiaj Małachowianka to szkoła kojarzona przede wszystkim z wieloletnią tradycją, wszechstronnym kształceniem, ale także wysokimi wynikami w nauce. Jest ona najlepszą z płockich szkół średnich. Muzycy, którzy przygotowali dzisiejszy koncert, to w zdecydowanej większości uczniowie oraz absolwenci Małachowianki. Przygotowania do koncertu trwały już od czerwca. Z oryginalnymi dziełami z minionych epok korespondują te same utwory we współczesnych aranżacjach, przygotowanych specjalnie na dzisiejszą okazję, wykonane przez nas na żywo. Mamy nadzieję, że uda nam się odświeżyć historię tej niezwykłej szkoły. Teraz cofamy się do średniowiecza. Thank you.
Thank you.
Dziękujemy Państwu za wysłuchanie koncertu. Zagrali dla Państwa Mateusz Mikulski, skrzypce. Maria Ciećwierz, skrzypce. Jan Dubielak, skrzypce. Laura Szewczyk, skrzypce. Wiktoria Kuczorra, altówka. Marta Araszewska, altówka. Artur Mycroft, wiolonczela. Sara Bisping-Janiak, flet. Maria Rutecka, saksofon. Aleksandra Wojewódzka, waltorn. Aleksandra Sumlińska, puzon. Karol Sieniewicz, gitara akustyczna. Filip Kwiatkowski, gitara elektryczna. Jakub Podwójci, gitara basowa. Karol Jóźwiak, perkusja. Piotr Magierski, aranżacje, wirtualna orkiestra, przygotowanie zespołu i dyrygowanie. Za wykonanie ilustracji do animacji prowadzącej Państwa przez historię naszej szkoły odpowiedzialni byli Urszula Grzelka, Weronika Goździk, Maja Ruszkowska, Sara Bisping-Janiak, Gabriela Sosnowska, Nikodem Łuczak, Zuzanna Gołębiewska, Marta Nicewicz, Julia Lińska, Dariusz Lewandowski, Alicja Liberacka, Karolina Klonowska, Karol Jóźwiak, Maria Rutecka, Magdalena Janiszewska. Bardzo dziękujemy prezydentowi miasta Płocka oraz dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego imienia Marszałka Stanisława Małachowskiego za pomoc w sfinansowaniu nagłośnienia i oświetlenia koncertu. Dziękujemy również panu Zbigniewowi Perzestemu, prezesowi firmy Megaspet, za dofinansowanie wydarzenia. Dziękujemy pani Marcie Brudzyńskiej i panu Radosławowi Pisarskiemu za dołożenie swojej cegiełki do koncertu. Podziękowania za pomoc w organizacji koncertu należą się pani Magdalenie Janiszewskiej i pani Annie Wiśniewskiej z Towarzystwa Małachowiaków. Dziękujemy wszystkim Państwu za przybycie i wysłuchanie koncertu. Mamy nadzieję, że koncert się podobał.